Mam dzisiaj urodziny, 25. I pewnie powinnam ubrać ten odcinek w jakąś zgrabną i dobrze sprzedającą się listę 25 rzeczy, które zrozumiałam na 25-lecie mojego życia. Ale ci z Was, którzy mają 25 lat skończone, to chyba już rozumieją, że sprawa nie jest taka prosta. Bo świat wcale nie chce dać się opisać w liście 25 rzeczy. I jeżeli coś zrozumiałam na temat świata, na temat mnie i na temat innych ludzi, to to, że bardzo mało o nich wiem. I włączyłam sobie przed tym odcinkiem takiego, wiecie, starego YouTube'a, gdzie jest. No, Tryliony tych filmów pod tytułem 25 lekcji życiowych na moje 25. urodziny. Nagrywane w ogóle, wiecie, przez wszystkich. Od sławnych ludzi, influencerów, youtuberów, ludzi, którzy się dorobili, e, jakichś ludzi, którzy zajmują się profesjonalnie filmem, po dziewczyny, które gdzieś nagrywają to na tle swojej ściany, swojej sypialni w domu rodzinnym. E, no, coś pięknego, ten przekrój ludzi. Mm, I tak wiecie, prześledziłam. Kilka takich filmów i tych 25 lekcji, i to tak pięknie wszystko brzmi. A ja mam wrażenie, że właśnie w życiu nie chodzi o to, żebyśmy e, mieli nauczyć się czegoś na zaś, w takim sensie zainspirowania się czyjąś listą, e, gdzie ja powiem Wam, e, czego nauczyłam się w wieku 25 lat, e, będę mówić mądrze i zgrabnie i składnie, a Wy myślicie, mm, mądrze gada. No to ja, ja chcę to do siebie. To niech mnie to zainspiruje. I problem z czymś takim polega na tym, że to was zainspiruje na dni maksymalnie kilka, a potem odleci tak, jak i przyszło. Gdzie słuchacie tego podcastu, gdzieś w pociągu, w metrze, na spacerze, w takich momentach pomiędzy. Jeżeli udałoby mi się do czegoś Was popchnąć, jeżeli w ogóle udaje mi się Was popychać w jakieś kierunki moim mówieniem do Was tutaj w internecie, to bardzo się cieszę, ale mam wrażenie, że ta inspiracja często jest taka bardzo chwilowa, bardzo taka ulotna i tak trochę jest z tymi wszystkimi lekcjami życia, no bo czym jest lekcja życia, czym jest... Czy jest lekcja życia? Dlaczego w ogóle chcemy na YouTubie oglądać, czy jest 25 rzeczy, które ktoś zrozumiał w swoim życiu? co nam w ogóle do życia tego drugiego człowieka? Jaką ma dla nas wartość, podglądanie tego, co on zrozumiał. No i oczywiście rozumiem, że to ma wartość i to jest oczywiste, ale to pewnie wiecie, że ja już biję do e, głębin e, studni, co najmniej. Bo mam takie tendencje. I chyba próbuję Wam powiedzieć, że te lekcje życia, które, do których faktycznie dochodzimy, to to są rzeczy, których musimy doświadczyć sami, których musimy, które musimy zrozumieć na własnej skórze, które musimy zrozumieć o sobie samych. I to są takie rzeczy, które zostają faktycznie potem z nami na całe życie. Jak ktoś nas doceni, jak ktoś nas skrzywdzi, jak ktoś nas podbuduje, jak ktoś nas zainspiruje do czegoś, co potem na tyle się do nas przyczepia, że zostaje przez kawał czasu i jest na przykład, przeradza się w pasję, w jakieś hobby, w coś, co po prostu jest potem nasze. I jakoś nie wiem, zainspirowało mnie to, że jako Homo sapiens lubimy wymieniać się lekcjami życia. No, i chyba już zrozumieliście, że w dzisiejszym odcinku żadnych lekcji życia y, tu nie będzie, y, bo mam nadzieję, że. Może no, na Instagramie się pokuszę. Zobaczymy. Ale tutaj w podcaście chciałabym Wam przekazać myśl, myślę, dużo głębszą. Pod tytułem nieważne, ile w teorii y, usłyszymy tych lekcji, rad, czy dobrej woli drugiego człowieka. Te rzeczy, które naprawdę z nami zostają, to są rzeczy, których doświadczyliśmy sami. I dlatego, jeżeli mam popchnąć Was w jakimś kierunku, i popchnąć też sama siebie, bo, bo to jest coś, czego ja też ciągle się uczę, i coś, czego, nad czym pracuję, to to, żeby popychać siebie w kierunku doświadczania życia, odkrywania siebie, pochodzenia z ciekawością. Do tego, czym to moje życie może być. I serio mam tu na myśli odkrywanie pod tytułem Moje życie może być odrębne, może być inne od życia ludzi, których mam wokół, od życia ludzi, których widzę w internecie, czy nawet od życia ludzi, którzy kiedyś mi imponowali. I, i szukanie tej odrębności, czyli tak naprawdę szukanie swojej tożsamości, bo tożsamość jest wtedy, kiedy mamy granice, kiedy jesteśmy różni. Kiedy mamy coś swojego, to jest coś, czym jestem zainteresowana, a niekoniecznie prześledzenie tysiąca list, tego jak należy przeżyć życie i, wiecie, wsłuchiwanie się w te, te setki list i rad, które serio bywają inspirujące. Tylko po pierwsze, to co już powiedziałam, one bywają inspirujące w krótkim dystansie. A takie lekcje prawdziwe życia, no one zostają z nami naprawdę na zawsze. Jak człowiek się czegoś nadoświadcza boleśnie w życiu, to potem w nim to siedzi. Inna rzecz jest taka, że to też myślę, że krótko należy wspomnieć, że nie wszystkie lekcje życia są warte wyciągnięcia. I czasami uczymy się czegoś o życiu, o świecie, i chodzimy potem z przekonaniami, które raczej utrudniają nam. To życie i poruszanie się po życiu, I, i mamy pewne schematy, które utrudniają nam bycie w relacji, utrudniają nam bycie blisko z drugim człowiekiem, czy właśnie utrudniają nam doświadczanie, bo zamiast doświadczać, to się boimy, albo, e, albo oceniamy, albo się wycofujemy, albo jesteśmy niepewni, błądzimy w tym, czego chcemy, a czego nie chcemy. E, I wiecie, Paradoksalnie to niektórych lekcji życia należałoby się skutecznie oduczyć, ale to tylko tak na marginesie, nie o tym jest dzisiejszy odcinek. A dzisiejszy odcinek jest chyba o tym, że jest to odcinek o lekcjach życia bez lekcji życia. W takim sensie, że ja naprawdę, mając 25 lat, serio zaczynam rozumieć, jak niewiele rozumiem i jak życie polega na tym, żeby z dnia na dzień. Starać się być dobrym człowiekiem i starać się poruszać po tym, co się ma, i, i doceniać to, co się ma, ale też odważnie mierzyć się z problemami, które przypadły nam w przydziale. I żeby brać to życie takim, jakie ono jest. I wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek jest szczególnie ważny w erze internetu, gdzie trochę czasami nam się myli to, że Słuchamy czyjejś zgrabnej listy pod tytułem 25 rzeczy, jak przeżyć życie, jak skutecznie i efektywnie przeżyć życie w ogóle, najlepiej. I trochę myli nam się to z tym, że coś rozumiemy na temat świata. Albo myli nam się to z tym, że czegoś doświadczyliśmy, albo że coś zrozumieliśmy, bo coraz częściej doświadczamy pewnych rzeczy przez ekran monitora, przez ekran komputera, telefonu, i, i to jest, wiecie, takie złudne. Bo, bo to, to, to nie do końca to można zainspirować do czegoś, popchnąć, zasiać jakiś pomysł w naszej głowie, ale mam wrażenie, że dużo za często, że za często wydaje nam się, że faktycznie czegoś doświadczyliśmy albo że coś jest nasze. Na przykład słuchamy e, jakiegoś twórcy internetowego i wydaje nam się, że doskonale się z nim rozumiemy, bo e, zgadzamy się z tym, co on mówi. I trochę przyjmujemy to jako swoje, tak jakbyśmy mieli w tym jakiś udział. A, a prawda jest taka, że nie do końca zawsze potrafimy stworzyć to samo co on i powiedzieć tak samo jak on. I nie mówię tego absolutnie z punktu widzenia twórcy internetowego, absolutnie mówię z tej odwrotnej perspektywy: że ja tak mam często, że mi się wydaje, że, że coś, co dany tw człowiek tworzy, jest takie proste. A potem jak sama próbuje coś zrobić, to nagle się okazuje, że to jest strasznie trudne. I, I tak samo jest z życiem, i z doświadczaniem tego życia, że my słuchamy tych gotowych list, czy gotowych porad, czy w ogóle czegokolwiek w internecie, i nam się wydaje, że, że to jest proste i że my to rozumiemy, i że to jest takie nasze. A potem jak wychodzimy w teren i wychodzimy w swoje życie, to nagle człowiek się spotyka z tym, że trochę jest mu trudno. Trochę się boi, trochę się wstydzi. E, i, I że to życie wcale, wcale nie jest takie proste w praktyce. E, i, I to jest coś, czego bardzo się uczę, żeby trzymać się tego doświadczania i nie mylenia tego takiego półdoświadczania w byciu odbiorcą. I trzeba bardzo pilnować, żeby każdy z nas w swoim życiu był twórcą. I i nie łapać się na te półdoświadczenia, na takie złudne doświadczenia, tylko faktycznie uczyć się ze swojego życia, bo mi się może wydawać w teorii, że surfing to jest coś, co może mi się spodobać, a potem ta fala może mnie tak przygnieść, że dojdę do wniosku, że to jest coś, czego absolutnie nienawidzę. I, I pod tym względem życie należy doświadczać, a nie patrzeć, jak y, ludzie y, pięknie surfują na pięknych falach y, gdzieś w internecie, w odmentach internetu i na fali internetu. Y, y, I być może wiecie, mm, to jest, y, być może niektórzy z Was pomyślą sobie: Wow, ale banał, o czym w ogóle ona gada? Ale dla mnie to nie ma nic z banału. I powiem Wam jeszcze jedno. Często jest tak, że kiedy gdzieś jako młodzi ludzie patrzymy się w górę i zerkamy na autorytety, i chcemy trochę podpytać: hej, starszy człowieku, doświadczony człowieku, jak żyć? I pytamy o najróżniejsze kwestie. Niektóre są praktyczne, inne bardziej egzystencjalne. A często pytamy też osoby, które gdzieś nam imponują w naszym obszarze zainteresowania. I, I często mam wrażenie, że młody człowiek odchodzi trochę taki urażony i zawiedziony, bo wielokrotnie mam wrażenie, że jest tak, że podchodzi młody człowiek, pyta się, jak coś zrobić albo jak najlepiej coś zrobić, a e autorytet odpowiada dajże mi spokój, zrób se sam. Doświadczaj, próbuj, popełniaj błędy i dajże mi spokój. <laughs> I, I coś w tym jest. Kurde. Coś w tym jest, że chyba osoby, które mają więcej niż 25 lat, rozumieją, że życie nie da się nauczyć w teorii i że te wszystkie lekcje i rady, które dostajemy od coachów czy szukamy gdzieś ich w internecie, to w pewnym momencie to sobie można po prostu w tupę włożyć i, i trzeba się skupić na, na życiu, a nie szukaniu instrukcji obsługi życia. I wliczyć w to, że pewne błędy zostaną popełnione i że przez życie nie da się przejść idealnie. I że nawet nie trzeba, bo nie na tym polega bycie człowiekiem, na tym, żeby być idealnym. I to jest, to jest moja jedyna lekcja na 25 rok mojego życia. Być może dla fanów na Instagramie pokuszy się o coś więcej, ale ale z tym Was dzisiaj zostawiam. I, I ciekawa jestem też, co z tym zrobicie: czy to jakoś Was poruszyło, bo tak naprawdę to jest taki mój głos do tego, żeby żyć, doświadczać, e, nie bać się popełniać błędów, albo nawet się bać, ale je popełniać. I, I to jest coś, czego życzę i sobie, i Wam. I ściskam Was o ten jeden rok starsza, mam nadzieję mądrzejsza. I, i mam nadzieję, że będziemy tutaj razem w jakiejś formie spotykać się i przez kolejne ćwierć wieku jeszcze. Ściskam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.